Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj mam dla was rozpakowanie sprzętu typowo audiofilskiego. Są to najnowsze słuchawki firmy Panasonic, model HD10, kosztujące około 1000 zł. Tak więc już sprzęt naprawdę z wysokiej półki. Za chwilkę je sobie obejrzymy, a najpierw szybciutko zobaczymy co ciekawego na opakowaniu. Mamy specyfikacje, 50 mm przetworniki, odporność 18 ohm. Czułość 92 dB, a jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, to zobaczcie, jest ogromne, od 4 Hz aż do 50 kHz. No, czyli typowo audiofilskie statystyki, bym powiedział. Po drugiej stronie mamy zalety tych słuchawek, dopasowanie w poziomie. Sprawdzimy sobie oczywiście to w praktyce, ale widzimy po obrazkach, że dopasowują się do nas w kilku płaszczyznach, więc bardzo fajnie. Akcesoria, kabelek 1,2 m podstawowy plus 3 m. I przejściówka z dużego jacka na małego jacka. Mam informację, iż są składane i też specjalne przetworniki z technologią multi-layer film, które oczywiście zapewniają dźwięk wysokiej jakości. Będziemy się tutaj wdawać w te specyfikacje, to po prostu trzeba będzie sprawdzić sobie w testach. Natomiast jestem ciekaw, jak te słuchawki wyglądają, więc już bierzemy się za rozpakowanie. Powiem wam, że są to chyba najdroższe słuchawki, jakie ostatnio pojawiły się u mnie na kanale. Dobrze, zobaczmy kabelki. Podstawowy 1,20 m. Zobaczcie, nie mamy tutaj żadnego 4-pinowego jacka, czyli nie mamy żadnego mikrofonu. Nie są to słuchawki, ale jakieś SMS Audio by 50 Cent i tak dalej, które po prostu są drogim gadżetem do smartfona. Tutaj mamy typowo słuchawki do słuchania muzyki. Szkoda tylko, że ten kabelek jest taki, powiedziałbym, podstawowej jakości, dość cienki. Nie wiem, jak by to się sprawdziło na jakimś naprawdę porządnym kablu, takim też audiofilskim. Widzimy tą przejściówkę na dużego jacka. Jeśli chcemy to sobie podłączyć na przykład do amplitunera czy do jakiegoś wzmacniacza porządnego. I moi drodzy, same słuchawki. Nie było tam wagi, ale jest to chyba jakieś 250 gram dobre. Teraz je zobaczymy, tylko zabiorę to opakowanie, zobaczyć, czy coś jeszcze w środku nam ciekawego zostało. Ok, nie było już nic więcej, tak więc tylko podstawowe rzeczy, żadnych zbędnych gadżetów. Zobaczcie, pałąk górny, mamy tutaj skórę, od spodu miękka poducha, bardzo elastyczny, bym powiedział, spokojnie można nim wyginać. Teraz prowadnice, oczywiście jak przystało na słuchawki z najwyższej półki cenowej. Mamy metalowe prowadnice, co prawda jest tutaj też plastik jako taka część wewnętrzna, ale razem to jest naprawdę solidne. No i bardzo precyzyjnie możemy sobie rozregulować. Zobaczcie, aż takie ogromne mogą być. Oczywiście nikt nie ma aż tak dużej głowy, dlatego regulacja jest na wyrost. No i tutaj mamy też elementy z plastiku bardzo wysokiej jakości. Tu mamy również plastik, logo Panasonica. Czyli wygląd generalnie taki minimalistyczny, tylko takie drobne elementy ozdobne. Mamy wejście na kabel. Aha, i zobaczcie, tu mam jeszcze tą regulację poziomą, band position. Bardzo fajnie, naprawdę ciekawa rzecz. Można je sobie dostosować w kilku płaszczyznach faktycznie. I zobaczcie, przetworniki multilayer film. Wszystko mamy po prostu na wierzchu, bardzo fajnie to wygląda. No i rzecz bardzo ważna, jeśli chodzi o komfort, czyli nauszniki. Prawdopodobnie jest tutaj memory foam. Jest to dość miękkie, lecz jednocześnie sprężyste, wraca do swojego kształtu. Jest tego wypełnienia dość dużo i obszyte to jest bardzo fajnej jakości skórą. Wszystko prezentuje się po prostu świetnie. Tak więc, jeśli te słuchawki będą grały tak dobrze, jak wyglądają, no to myślę, że będzie naprawdę ciekawy test. Chociaż oczywiście pamiętajmy też o cenie około 1000 zł, więc słuchawki raczej tylko dla najbardziej wymagających. Natomiast przyznam, że konstrukcja naprawdę ciekawa i przemyślana. No dobrze, w dzisiejszym rozpakowaniu to by było na tyle. Zapraszam was także do innych moich filmów i na mojego Facebooka, gdzie ciekawe newsy na was czekają. Dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam was. Cześć!